zapiszmy 1,501 tysięcznych jako procent. Innymi słowy, chcemy zapisać tę liczbę jako ułamek zwykły, najlepiej z mianownikiem 100, wtedy łatwo powiemy, ile to procent. Zapiszmy w ułamku zwykłym, to jest 1, 1 cała i 501 tysięcznych. Zapisałam to jako liczba mieszana. Mogę zapisać jako ułamek niewłaściwy, 1000 razy 1 to 1000, dodać 501 to 1501 tysięcznych. W ułamku niewłaściwym to 1501 tysięcznych. Zapiszmy ten ułamek z mianownikiem 100. Muszę podzielić tutaj przez 10, żeby otrzymać z 1000 100. I tutaj też muszę podzielić przez 10, czyli to będzie 150,1. Zapis jest nie do końca prawidłowy, bo nie praktykujemy pisania ułamków dziesiętnych z ułamkami zwykłymi, ale tak na boku, jako obliczenia dodatkowe, możemy sobie dla siebie zapisać. Zatem ta liczba w mianowniku to nasz procent. To jest 150,1%. Przypominam, że procent to znaczy przez 100. 150,1%. Natomiast jeśli chcesz uprościć sobie pracę, to tak naprawdę, jeżeli oglądałeś mój poprzedni film, to możliwe, że wiesz, wystarczy pomnożyć tę liczbę, czyli 1,501 tysięcznych, przez 100%. 100% to jest po prostu 1, czyli nie zmieniasz wyniku. Gdy pomnożysz, przesuwasz przecinek o dwa miejsca w prawo, czyli to jest 150,1 i procent zostaje. To jest 150,1%.